Witam wszystkich ponownie, już któryś raz w tym tygodniu i jednak to jest taki dzień, taki czas, taki tydzień, kiedy mało myśli się o szkole, mało myśli się o pracy, mało myśli się o czymkolwiek innym obowiązkach domowych. Jest mecz w niedzielę i to jest czas i miejsce na to, żeby zmobilizować się we własnym zakresie, aby ta niedziela przeszła do naszej historii. Nie możemy sobie pozwolić na chwilę żadnej słabości, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek nam umknęło, bo możemy tego potem najzwyczajniej w świecie bardzo mocno żałować. Jesteśmy już dzisiaj napaleni jak łysy na grzebień i w tym momencie mamy nadzieję, że wszystko to, co sobie gdzieś tam we własnej głowie poukładamy, to się uda i chcemy was wszystkich tutaj, którzy nas słuchacie w tym momencie, zaprosić na ten mecz, ale żeby każdy dał z siebie jak najwięcej. To jest mecz, który gramy, chyba najważniejszy w życiu kibica Jagiellonii, jaki do tej pory był, bo w ubiegłym roku wszyscy pamiętamy, jak był medal zdobyty, że w ostatnich 15 minutach ostatniego meczu przy Słonecznej. Natomiast tutaj mamy pewność, że medal srebrny już jest, zespół jest naładowany pozytywnie, tutaj przed chwilą Bartek Kwiesień był przy mikrofonie, stoi obok nas i słucha tutaj czujnie, uszy jak u wilka nastroszone i w tym momencie Andrzej. Słuchajcie, jutro ukaże się odezwa do wszystkich mieszkańców Białegostoku i całego Podlasia. Wiemy jedno, na tym meczu będziemy wszyscy jak jedna zaciśnięta pięść. Wiemy, że musimy być wszyscy jedną wielką ultrą. Na tym meczu cały stadion dopinguje, nie ma litości. Musimy wywrzeć taką presję na Wiśle Płock, tak dopingować naszych chłopaków, że po prostu musimy wydrzeć to zwycięstwo. To jest niepowtarzalny moment, niepowtarzalna chwila. My wierzymy, że Lech wyrwie punkty dla Legii i ta noc z niedzieli na poniedziałek będziemy pamiętać do końca życia. Jeździliśmy na Jagiellonii wiele, wiele lat, marzymy o tym, naprawdę marzenia są na wyciągnięcie ręki. Nie ma litości po prostu dla ludzi nieśpiewających. Musimy być jednością, będziemy i po prostu nie śpimy już w tej chwili po nocach, myślimy tylko o tym meczu. Ja już mogę powiedzieć tylko tyle, że tu wszystko zostało powiedziane i z mojej strony jest apel dla tych, co będą na meczu. Dajemy z siebie wszystko, od samego początku do samego końca. Nie ma ani jednej chwili zwątpienia. Pamiętajcie, piłkarze nieraz już przegrywali, czy tam remisowali przez dłuższy czas i nie może być chwili zwątpienia wśród kibiców. Doping musi być przez 90 albo nawet i 100 minut na 1920% z wiarą zwycięstwo i to zwycięstwo naprawdę osiągniemy. Nie ma chwili zwątpienia. Jesteśmy wszyscy razem i Jagiellonia. Pamiętajcie, na ten mecz wszyscy przychodzimy w pasiakach, wszyscy przychodzimy w barwach. Pokazujemy, że jesteśmy jednością. Czy jesteś z takiej grupy kibicowskiej, czy z takiej, czy jesteś piknikiem, nieważne, wszyscy jesteśmy w tym momencie zjednoczeni, po prostu jesteśmy mega siłą. Oczywiście pamiętajcie, żeby na stadion przyjść odpowiednio wcześniej, że tu musimy być wszyscy, nie ma czegoś takiego, że czekamy na coś, że ktoś coś za nas zrobi, mamy wyjść, jeżeli nie znamy kogoś, kto stoi obok, to trzeba go zaprosić do tego dopingu, wymóc na nim, w jakiś sposób wspomóc go do tego, żeby dał z siebie jak najwięcej. Tu nie ma miejsca na to, żebyśmy się mogli oszczędzać, nie ma miejsca na to, żebyśmy cokolwiek mogli pozostawić jakiemuś wolnemu losowi. Wszystko zależy od nas, wszystko zależy od chłopaków, którzy będą. Płock, podejrzewam, przyjedzie zmotywowana, bo też chce grać w pucharach, zagra otwartą piłkę. Jest Dominik Furman, który zrobił prezent Legii w Warszawie i trzeba pokazać to, w jakim miejscu my jesteśmy i w jakim miejscu oni powinni być. Jeżeli oni pomogli, to a my tym absolutnie nie możemy im pomóc. I każdy z nas, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy dziecko, czy osoba starsza, musi dać najwięcej z siebie tego dnia, a potem niech ta noc trwa długo. I pamiętajcie, czytając jutro odezwę, będziecie wiedzieć, że mecz zacznie się od momentu wyjazdu piłkarzy spod hotelu Crystal w niedzielę o 16. Tak, dużo się mówi na ten temat, że w tym momencie fajnie będzie gdzieś ich tam brawami wspomóc i zapewne część osób przyjdzie, bo mieszka w centrum Białegostoku, żeby chłopaków móc już im brawo pobić, żeby oni mogli wsiadając do autokaru czuć to, że cały Białystok jest z Jagą, cały Białystok na nich liczy i żeby nawet jeśli gdzieś ta presja będzie w wyniku, żeby ta presja wynikała raczej z tego, że mamy okazję do świętowania czegoś wielkiego i że naprawdę warto. Jedziemy.